Witam Was, z tej strony Bartek, to jest Przed Zakupem, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Moto G5+. Zaczynamy na sam początek od wyglądu, a także wykonania urządzenia. Muszę na pewno Wam wspomnieć o tym, że moim zdaniem G5+, a także Moto G5 wyglądają dużo lepiej, dużo tak bardziej porywająco niż to było przy okazji bardzo zachowawczo wyglądających poprzedników, czyli oczywiście Moto G4, a także Moto G4+. Jeśli chodzi o G5+, znajdujemy tutaj wagę 155 gramów, mamy również grubość obudowy 7,7 mm. Co mi się bardzo spodobało, to, że urządzenie naprawdę fajnie leży w naszych dłoniach. Oczywiście bierze się to za sprawą tego, że obudowa G5+ jest naprawdę fajnie tak wyprofilowana, dość zaokrąglona, przez co właśnie możemy bardzo pewnie i wygodnie trzymać to urządzenie w naszych dłoniach. Co na plus, to, że z tyłu znajdujemy panel wykonany z aluminium, natomiast jeśli chodzi o ramkę, a także o część ramki, która zachodzi również na plecki tego smartfona, ona jest już wykonana z takiego, moim zdaniem, dość tandetnego tworzywa sztucznego, tak więc tą kwestię na pewno miejcie na uwadze. Co również na plus, moim zdaniem, jeśli chodzi o moje wrażenia, to, jak został tutaj wkomponowany obiektyw aparatu. Według mnie to wygląda naprawdę dość ciekawie i na pewno wyróżnia to urządzenie pod względem designu. O czym również warto wspomnieć, to, że przednia tafla szkła jest to tafla szkła Gorilla Glass w wersji trzeciej. W Moto G5+ zastosowano wyświetlacz 5,2 cala, został on wykonany w technologii IPS, a także ma rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czyli oczywiście Full HD przy zagęszczeniu 424 piksele na cal. Sam ekran zajmuje tutaj około 67% przedniej części tego smartfona, tak więc tutaj już oczywiście możecie wysnuć wniosek, że ramki niestety dookoła wyświetlacza w tym wypadku są dość grube. Co oczywiście na plus, to dobre poziomy jasności, jest w miarę przyzwoita widoczność przy mocnym nasłonecznieniu. Ogólnie odzorowanie kolorów jest naprawdę całkiem w porządku, mamy dobre kąty widzenia, fajne odzorowanie bieli, fajne odzorowanie czerni, tak więc pod względem wyświetlanego obrazu jest tutaj naprawdę jak najbardziej w porządku. W samych ustawieniach systemowych, jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy możliwość ustawienia trybu koloru, co akurat jest jak najbardziej fajną sprawą. Również, co zauważyłem, to, że możemy zmieniać rozmiar czcionki w interfejsie, a także w trzech stopniach możemy regulować skalowanie interfejsu. Moto G5+ została również wyposażona w skaner linii papilarnych, który został umieszczony pod samym wyświetlaczem. Odnośnie samego działania muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem przyzwoicie. Nie jest to na pewno prędkość działania skanera taką, jaką znamy z urządzeń od Huawei czy też od Honora, ponieważ tamte czytniki działają rzeczywiście niesamowicie szybko. Tutaj jest całkiem szybko, natomiast co na plus, to, że czytnik jest niezwykle precyzyjny, ponieważ nigdy nie miałem żadnego błędu odczytu, zawsze te linie papilarne były odczytywane jak najbardziej w porządku. Jest to również skaner aktywny, tak więc ekranu nie musimy wybudzać, wystarczy, że przykładamy palec i urządzenie nam się już wybudza, tak więc to jest na pewno dość fajna sprawa. Natomiast sam skaner linii papilarnych pełni również dodatkową funkcję ponad bycie zwykłym czytnikiem linii papilarnych. Jest on swojego rodzaju gładzikiem, ponieważ możemy zrezygnować w tym wypadku z przycisków nawigacyjnych umieszczonych na ekranie na rzecz gestów wykonywanych na skanerze linii papilarnych. I tak po dłuższym przytrzymaniu na skanerze możemy sobie wygasić ekran. Jedno tapnięcie przenosi nas do ekranu domowego. Przesunięcie w lewo przenosi nas wstecz, natomiast przesunięcie w prawo przenosi nas do ostatnio otwartych aplikacji. Fajne rozwiązanie, natomiast podobnie jak w przypadku Huawei P10, czasami to się potrafi pomylić i nie do końca dobrze odczytać naszą komendę, tak więc to trzeba mieć na pewno w tym wypadku na uwadze. Tą opcję możemy uruchomić sobie w aplikacji Moto, natomiast w aplikacji Moto mamy również możliwość uruchomienia kilku przydatnych gestów. Między innymi po potrząśnięciu urządzeniem możemy uruchomić szybko latarkę. Po dwukrotnym obróceniu w dłoni telefonem możemy przejść do bezpośrednio aparatu. Odwrócenie ekranem do dołu może nam również wyciszyć nasze powiadomienia. Natomiast w tym wypadku jest również jedna bardzo fajna funkcja, mianowicie kiedy urządzenie podnosimy ze stołu, wyciągamy z kieszeni, ekran potrafi nam się delikatnie w tym wypadku poświetlić, wyświetlić aktualną godzinę naładowanie baterii, a także dostępne, nieodebrane powiadomienia. Muszę Wam wspomnieć o tym, że bateria w wypadku
przypadku G5 Plus naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Znajdujemy tutaj ogniwo 3000 mAh. Dodam również, że bateria wspiera technologię szybkiego ładowania Turbo Charger i w zestawie dostajemy ładowarkę obsługującą właśnie to szybkie ładowanie. Co na minus to to, jakie złącze tutaj zastosowano. Jest to już trochę przestarzałe micro USB, jednak mile widziałbym tutaj złącze USB typu C. Natomiast jeśli chodzi o same wyniki czasu pracy na jednym ładowaniu, jest tutaj naprawdę świetnie. Na sieci Wi-Fi spokojnie uzyskałem 6 godzin podświetlonego ekranu, natomiast na sieci LTE bez problemu wydaje mi się 4 godziny do ponad 4 godzin na podświetlonym ekranie, tak więc to są naprawdę bardzo przyzwoite wyniki. Za wydajność w G5 Plus odpowiada procesor Snapdragon 625, 3 GB pamięci RAM, mamy również na pokładzie 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia o karty micro SD. Na pokładzie nie zabrakło również NFC, a także Bluetootha 4.2. Co również na plus to, że jest to smartfon dual SIM, natomiast znajdujemy tutaj tak sprytnie zastosowany slot, który umożliwia nam włożenie do slotu dwóch kart nano SIM, a także karty microSD obok, tak więc naprawdę jest to fajna kwestia, jeśli chodzi o ten slot. Jeśli chodzi o samo działanie urządzenia, jest naprawdę świetnie. Za sprawą oczywiście tego, że znajdujemy tutaj prawie stokowego Androida, tutaj Motorola tak naprawdę zmieniła tylko launcher, który nawiązuje trochę do Google Pixel. Urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie, nie ma problemów, jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy otwartymi aplikacjami, tak więc pod względem wydajności i płynności działania jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Moto G5 Plus wyposażona w aparat główny 12 megapikseli o jasności f1.7, tak więc jest to dość jasny obiektyw. Znajdujemy tutaj również automatyczny tryb HDR, a także nagrywanie filmów 4K przy 30 klatkach na sekundę. Aparat przedni zaś jest to 5 megapikseli o jasności f2.2. Selfie wychodzą całkiem w porządku, natomiast warto wziąć pod uwagę to, że nie jest to zbyt jasny obiektyw, tak więc przy gorszym oświetleniu niestety zdjęcia typu selfie potrafią zbierać trochę szumów, a także drobnej ziarnistości. Odnośnie aparatu głównego, tutaj wydaje mi się, że to jest chyba moje największe rozczarowanie, jeśli chodzi o ten smartfon. Z całą pewnością przy dobrym oświetleniu, przy dobrych warunkach jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo ładnie wyglądające zdjęcie, w tym również na pewno pomaga dość dobrze radzący sobie tryb HDR. Autofokus działa całkiem sprawnie, ponieważ dość szybko ostrzy, ale ma jednak problemy z ostrzeniem na przedmioty z bliska. Co również na plus to, że mamy obecność trybu profesjonalnego. Natomiast co muszę powiedzieć, że jak na jasność f1.7 niestety zdjęcia przy gorszych warunkach oświetleniowych nie wychodzą tak, jak na f1.7 przystało. Jest to dość jasny obiektyw, natomiast przy gorszym oświetleniu niestety fotki zbierają trochę szumów i trochę ziarnistości i to na pewno warto wziąć tutaj pod uwagę. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka przed zakupem. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Przypominam również, że aktualną cenę testowanego smartfona możecie sprawdzić w opisie. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.